Hej, właśnie wróciłem z kina z filmu Tangled. Tangled, jakoś tak. Polski tytuł to jest chyba Zaplątani. Wkleję tutaj plakat, żeby było wiadomo, o jaki film chodzi. Czy film jest dobry? Pierwszy raz od czasu Króla Lwa popłakałem się na bajce w kinie. Film jest fantastyczny, to znaczy zazwyczaj jak się komuś poleca film jest ekstra, idź do kina, zobacz, to później człowiek idzie i się na takim filmie zawiedzie. Może tak, jeżeli lubicie, tak jak ja, disneyowskie bajki, jeżeli je kochacie, idźcie do kina, bo to nie jest coś, co chcecie obejrzeć ciągnięte na kompie czy wypożyczone z wypożyczalni DVD. To jest coś, co chcecie zobaczyć w kinie, najlepiej w 3D, chociaż tutaj 3D nie powala, ale najlepiej w 3D to pozwala jakby bardziej obcować z filmem. A później chcecie kupić sobie DVD w wersji limitowanej, przynajmniej ja tak zrobię. Fajnie by było robić w tym biznesie chociażby po to, żeby móc współpracować przy produkcji czegoś takiego. To było fantastyczne. Jedyne trzy zarzuty, jakie mam do tego filmu, to główna bohaterka wygląda tak, jak wyglądałaby moja ex w konwencji disneyowskiej animacji. Drugi zarzut to główny bohater wygląda tak, jak ja chciałbym wyglądać w disneyowskiej konwencji animacji. Trzeci minus to jest, że nie ma niczego po napisach. A tak poza tym ten film jest bezbłędny. Wracając do domu, myślałem nad tym, czy kiedykolwiek w życiu miałem taką sytuację, że w ciągu roku, jednego roku wyszły dwa filmy, które trafiłyby na moją listę ulubionych top 10, takich najbardziej. Jak się pewnie domyślacie, ten trafił z miejsca po jednokrotnym obejrzeniu. Ten film jest fantastyczny, ale to moje zdanie, nie musicie się zgadzać. Idźcie do kina sprawdzić. Reklama, nie? A N dni temu, nie wiem, z 50 wyszedł Scott Pilgrim, który jest fantastycznym filmem. Dla wszystkich ludzi, którzy plus minus wychowywali się na tych grach, na tych filmach, na tych komiksach, co ja. Więc Scott Pilgrim był fantastyczny, jedna z najlepszych ekranizacji komiksu, jakie w życiu widziałem i od razu wspiął się dość wysoko na listę top 10. Widziałem go już wiele razy i jestem przekonany, że na tej liście zostanie długo i teraz Tangled, który też mi się wydaje, że zostanie bardzo, bardzo długo. I nie jestem sobie w stanie przypomnieć żadnego roku, gdzie byłaby taka sytuacja, żeby wyszły dwa aż tak dobre filmy z mojego prywatnego, personalnego punktu widzenia, bo to nie są filmy, które się muszą każdemu spodobać, szczególnie Scott Pilgrim, który nie trafi do 90% odbiorców, ale do tych, do których trafi, docenią, bo nie ma żadnego innego filmu konkurencyjnego dla Pilgrima. Co więcej, trudno zrobić lepszy film dla takiego wąskiego grona odbiorców jak mła. I gdyby ktoś 100 dni temu powiedział mi, że przez najbliższe 100 dni będę prawie codziennie kręcił vlogi i nie znudzi mi się, to będę miał bardzo wielu widzów i nakręcę ponad 80 vlogów dla ponad 480 już chyba widzów, to bym nie uwierzył. Więc dziękuję wam za to. Tak samo jakbym nie uwierzył 50 dni temu, że po Scottie Pilgrimie zaskoczy mnie jeszcze coś w formie kinowej. Jesteście takim Tangled dla mnie, więc naprawdę to jest dobry dzień. Bardzo dobry dzień. Dziękuję za uwagę. Hej! To jest dobry dzień. A wiecie, co jest smutne? Że po wyjściu z kina zostaje ta świadomość, że minie wiele miesięcy, zanim znowu obejrzycie jakiś film, który was dotknie w tym samym stopniu. A za 100 dni niekoniecznie będziecie dalej robić vloga, bo wam się nie będzie chciało. Jeżu, ale smutne.